Pomiar bicka, zobaczymy, czy coś rośnie, czy nie rośnie. Na redukcji. Trend dobry, dziś pomiar bicka, zobaczymy, czy na redukcji rośnie bicek, czy rośnie masa mięśniowa. No i mały test siły, ale na objętości. Zobaczymy, czy więcej wyciskam na ilość powtórzeń 130 kg. Pokażę też Wam trening numer 3 z planu treningowego od A do Z, czyli mikro vlog treningowy. Jedziemy z tematem i łapy nie ma. Pomiar bicka, zobaczymy, czy coś rośnie, czy nie rośnie. Na redukcji ostatnio było 40-41, a dzisiaj pokazuje, to jest niemożliwe, że 45 pokazało. To jest kurwa niemożliwe. 40, o, 4? Rzeczywiście, 4. Ja pierniczę. Czyli błąd pomiarowy, 1 cm, 1,5 cm, czyli od 3 do 4 cm do przodu na redukcji. 2100 kalorii. Kilokalorii, przepraszam, aktualnie, więc jest świetnie. Widzieliście, ile mam w łapie, teraz zobaczycie, czy siła na redukcji idzie w górę. Zaatakujemy 130 kg na ilość powtórzeń. Jedziemy z tematem i łapy nie ma. Zobaczcie, ubrałem się na żula specjalnie, mumlaczki, może nie Kubota, ale przynajmniej fajne są, tak? No i tanie. Jademy 130 kg. Kurwa. Będzie katastrofa? Będzie? Zobaczymy. 130. Widać, widać. Nie ma tu oszustku, a kombinowania. Nie ma nic do ukrycia. Dobra, skup się, Sebastianie. Ostatnio mnie przygiotło to. A tym razem wolałbym nie, ale będziemy walczyć. Yeah! 8 razy! No! No! W końcu! Kurwa! Powiem Wam szczerze, że ładny progres. Obniżyłem kalorie, było 2350, a później obniżyłem na 2100 i siła wzrosła, a waga coraz mniejsza, tłuszczu coraz mniej. W łapie więcej, siły więcej, a tkanki tłuszczowej jest już tak mało, że teoretycznie nie powinien tutaj progresować, ale to dzięki temu, że wcześniej byłem silniejszy i druga sprawa, miałem więcej masy mięśniowej, więc pamięć mięśniowa tutaj działa i no mam tej masy mięśniowej na tyle mało w tej chwili, porównując co było wcześniej, że ta siła musi iść w górę. U osoby, która jest w ciągu treningowym i trenuje przez kilka miesięcy, lat i ma niski procent tkanki tłuszczowej, taka redukcja z progresem siłowym i masy mięśniowej jest praktycznie mega ciężka albo prawie nierealna, no chyba, że na dopingu, a ja jeszcze jestem bez. Mamy kolejne ćwiczenie, jest to wyciskanie na skosie. Dlaczego takie wyciskanie? Ponieważ góra niestety przez brak treningów i wcześniejszych, jeśli chodzi o tę część, no ta część obuczykowa troszeczkę zanikła. Gdzie sylwetkowcy mają problem? Tu! Czyli tylna część naramiennego i moje ulubione ćwiczenie Powell Rise. O, widać. Teraz bardzo fajny bajer, mamy 4 kg. W ćwiczeniu izolowanym, więc ciężko dokładać po 1 kg, 2 kg, więc trzeba dać ćwiartkę. Chcesz wiedzieć, gdzie można to kupić? Macie link w opisie filmu. 250 gramów. Od kolegi, nie moje. I idziemy. Mogę sobie ładnie teraz kontrolować ciężar. W każdej serii dokładać tyle, co trzeba. Bez kombinacji w seriach powtórzeniach. Czyli mogę iść
stałą, taką liniową, łatwą progresją. Dobra. Szruksy chwytem szerokim. Osoby, które obserwują mój kanał, drugi, wiedzą, po co to robię. A po to, aby poprawić pracę mojej lewej łopatki, wykonując to ćwiczenie, poprawię właśnie pracę łopatki, a dzięki temu rozbuduję swój czworoboczny, najszerszy, poprawię siłę w bojach, gdzie ta łopatka właśnie mi przeszkadza. Więc zobaczcie, mały ciężar wystarczy, aby to przeorać w sposób prawidłowy i żeby prawić pracę tejże łopatki. Ćwiczenie ostatnie, ramiona przed ramiona nachwytem. Tę akurat wersję mogę robić. Jedziemy. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Pompa! Ciężar nieduży, ale robię to małym chwytem i gruba sztanga, co jest sporym utrudnieniem. Dobra, dwie serie jeszcze, bo zrobiłem już jedną wcześniej. Dobra, widzieliście część mojego treningu ostatniego. Później wchodzi nowy plan, już taki z grubej rury, gdzie będę trenował częściej, o większej objętości i w tygodniu, i w jednostce treningowej, więc będzie hard, będzie już naprawdę prawdziwy trening. Bo to, co teraz zrobiłem w drugim etapie, albo przez większość drugiego etapu, to było, szczerze mówiąc, takie lekkie obijanie się, ale ja na przerwę i na niskie kalorie w zupełności wystarczające, jak widzicie, po pomiarach i sile skuteczne. Łap nie ma, patrzcie, kurwa! Poważny ciężar, 40 kg po pseudo rozgrzewce mojej, w moim stylu, tak? Mam domsy wszędzie, i na tricepsach, bo robiłem trycki, serio, o kurwa! I na brzuchu, kurwa, wszędzie dosłownie, więc tam naprawdę ten test nie będzie w pełni wiarygodny, no bo triceps na ilość powtórzeń jest bardzo ważny, ostatnio mnie przygniotło zresztą, to dzisiaj zobaczymy, na co mnie stać. Pięknie poszło z gruzem.